Cześć, dzisiaj wymieniamy ekran w Redmi Note 8 Pro. Telefon wygląda tak. Tak wygląda jego przód, gdzie już ekran jest wylany, tak jak widać. Bardzo słabo reaguje na panel dotykowy, także cóż, nagrzewamy i robimy. Tył już jest nagrzany, także spróbujemy go zdemontować. Tutaj jest klapka szklana przyklejana na taśmie dwustronnej. O. Jest w miarę ok. Spróbujmy tak, delikatniejszą formą, bo jak wiadomo, metalowa blaszka jest dobra, ale plastik jest delikatniejszy. A w przypadku szkła nie można tego przesadnie naciągać. O, już mi się nie podoba, bo mi się ciągnie tutaj. No, dokładnie. Fajnie, to nie fajnie, ale to czas. O, teraz lepiej. Lepiej. Jest dziwny klej użyty, bo się strasznie ciągnie. Ale to ja wiem, czasami tak jest właśnie, że są różne typy tej taśmy dwustronnej. No i to jest ta, której nie lubię. Po prostu. Nie będzie to ładne na pewno po otwarciu. To mogę powiedzieć. Bo znam. O, dokładnie, to jest takie coś, co się nie oddzieli, tylko po prostu się zwija w takie kulki, ciągnie się i... No i niestety. Osobiście bardziej lubię te, które są używane w Huawei bądź w Samsungu na przykład. Jeszcze grzanie, już trochę mi stygło. Troszkę już podgrzałem, także spróbujemy dalej otworzyć ten tył. Delikatnie sobie też wziąłem spirytusu na plasticzek. O, trochę lepiej jest. Jeszcze troszkę. Dobra. Jest całkiem nieźle. I chyba. Chodzi mi oczko aparatu, a ono musi zostać. Dobrze. Dobra, tył mamy otwarty. Tylko zapomniałem mojego podstawowego narzędzia, a mianowicie pensety. Teraz tak. Ściągamy zabezpieczenie czytnika linii kapilarnych. Odpinamy czytnik i teraz dopiero można podnieść delikatnie i powoli przysłonę aparatów razem z czytnikiem właśnie. No i cóż, dalej wykręcamy śrubki, te wszystkie w górnej części, w dolnej natomiast tą i tą. Tych dwóch tutaj nie trzeba, bo ten element odchodzi osobno. A zależy mi na uwolnieniu tej taśmy. Wykręcę i się włączę. Śruby wykręcone, jak widać. Teraz, tak jak mówiłem, tutaj zdejmujemy tą część, tylko tutaj jeszcze mi trochę taśma trzyma. Ja od razu sobie tam na dole w sumie już troszeczkę taśmy usunąłem, ale jeszcze nie cała. I tutaj też ją wywalam, żeby nie przeszkadzała. A tam jest, tam podchodzi, dobra, bo myślałem, że odwrotnie, ale to nic. W takim razie tutaj delikatnie odkleić i w tą stronę, o, jest zdjęte. Dalej, telefon cały czas uruchomiony. Odpinamy mu baterię. Teraz uwalniamy dół i odpinamy tą taśmę główną, która łączy właśnie dolną płytkę z płytą główną.
I tutaj do dołu więcej nie ma co zaglądać, z tego względu, że... A wiem, dobra, możliwe, że jeszcze jednak to trzeba będzie zdjąć, już wam pokażę dlaczego. Tu jest kolejny... Tak, dobra, jednak trzeba to też zdjąć, już tłumaczę. Bateria ma dwie taśmy do wyciągnięcia, a ten plastik po prostu ograniczałby ruch, tak troszkę, więc spróbujemy to uwolnić. O, w ten sposób. O, fajnie. Nie, bo co chwilę muszę zatrzymywać, no ale niestety tak jest. Posłuchajcie tego pięknego dźwięku. O, mniej piękny, bo się urwało. Dobra, lecimy dalej. No, coś tam się oddzieliło. Znaczy oddzieliło. Odkleiło. Dobra, zobaczmy drugi. Ho, ho, ho. Kochamy to. Po prostu kochamy, jak się urywa. Się wydaje, że z tej strony była lepsza współpraca. Dobra. Tak, z tej strony lepsza, bo tutaj kawałek tej taśmy został, tak jak widać, ale już na szczęście mocno nie trzymał, także od razu kosz. Dobra. Tutaj mamy taśmę wyświetlacza i teraz, zanim przejdziemy do pełnej wymiany ekranu, warto jest sprawdzić ekran, który wyląduje na miejscu tego. Można tak podpiąć, to się nic nie stanie. Tu mam ekran, który wyląduje na miejscu tamtego. Dobra, podpięte. Spróbujemy. Coś się na ekranie pojawia. Jest nieźle. Podniosę go sobie, bo jak jest niepodniesiony, to wtedy czujnik zbliżeniowy, czujnik światła tutaj głupieje i po prostu robi cały czas ciemny ekran. Dobra, odblokuję go sobie. No i spoko. Zobaczymy jasność. Ładnie się reguluje. Dobra, no to wychodzi na to, że działa i ma chęć działać. Okej, wyłączamy, nagrzewamy wyświetlacz i demontujemy, tylko oczywiście najpierw odpinamy baterię, odpinamy ekran nowy, który sprawdzony został przed sekundą, telefon idzie na grzałkę, włączę się za chwilę. Ekran nagrzany, spróbujemy go uwolnić. Mam nadzieję, że współpraca nie będzie zła. Ale coś mi się wydaje, że dość mocno jest wklejony. Tutaj na pęknięciu współpraca mi układa. Dobra, dotąd doszło, nawet nieźle. W sumie spróbujmy dalej kontynuować, tylko w górę. O, nie jest źle. Już mam lekko podniesiony. Myślałem, że tak jak w większości przypadków po lekkim uniesieniu już można odciągnąć, ale widzę, że to klejenie w tym Xiaomi jest całkiem fajne i bardzo ładnie trzyma. Także trzeba lekko pomagać sobie. Kawałek szkła sobie odpadł.
Okej. I cóż, chyba się udało. Teraz tak. Tam z ekranu jeszcze siateczka będzie do przełożenia, ale najpierw oczyszczanie. Dobra, oczyszczę sobie ramkę i włączę się za chwilę. Ramka jest wyczyszczona, ale zanim przejdę do wklejania ekranu, to są dwie rzeczy, które pasuje zabrać ze starego. Mianowicie, pierwsze to jest siateczka głośnika, o, która tutaj się dość fajnie trzyma. Ja bym wiedział, że bardzo fajnie, ale delikatnie już widzę, że odchodzi. Nie chcę jej ponaginać za bardzo. Dobra. I drugim elementem, który też warto zwrócić uwagę. Siateczka jest odklejona. To jest uszczelka dookoła oczka aparatu. I na nowym ekranie niestety on jej brakuje. I spróbuję ją też przełożyć. Coś mi się wydaje, że chyba się mi nie uda zaraz. Dobra, mam tutaj wszystko pooczyszczane i teraz tak. Z tego jak widzę, będzie dobrze najpierw zamontować po prostu w pierwszym rzędzie siateczkę tutaj do ekranu, a dopiero potem podkleić delikatnie, a dopiero potem włożyć ekran, więc tak też uczynię, że najpierw bardzo mała ilość kleju, naprawdę taka kreseczka delikatna i siateczka, która okazuje się, myślałem, że ona jest metalowa, a okazuje się, że ona jest plastikowa. O, żeby najpierw ona wylądowała na właściwym miejscu, dobra. I teraz można zacząć wklejać dalej. I teraz tak, tu jest bardzo wąski rant, więc też tego, ilość tego kleju, który tutaj ma być, no nie może być jego tak dużo jak przy standardowych innych telefonach, gdzie ten brzeg, na którym się opierać będzie wyświetlacz, tam nie wiem, no, dajemy grubą krechę, tylko tak w miarę delikatnie, nie wiem, ciężko to opisać. W każdym razie troszkę mniej jak przy innych telefonach. I dotąd już jest, teraz był na dole, przepraszam, na dole jest ciut szerzej, także tam troszkę więcej można to nałożyć. I tak znając życie, to ten klej sobie bardzo ładnie wycieknie dookoła. I dotąd. I teraz tak. Tutaj też delikatnie, ale tutaj właśnie niewielka jego ilość. Dosłownie tak minimalnie tego kleju. Dobra, żeby to wszystko jednak było doklejone, a już nie można, akurat tutaj trzeba dosyć szczególnie zwracać uwagę na ilość nakładanego kleju. Dobra, także nadeszła też ta chwila, kiedy ekran wylądować może na właściwie nie dla siebie miejsce. Dobra. I dociskamy. O, już mi się podoba. Bardzo ładnie. Dobra, ja sobie od razu go podepnę, żeby z tej strony po prostu też taśma od tego wyświetlacza nie ganiała. Tak mi będzie odpadać co chwilę, zaczepiać o wszystko. Od razu lekko przeczyszczę ten przód, bo tutaj jest fajnie i tak powiem, że no, ekran fajnie się układa i dość ciasno, więc warto jest od razu, z tego względu, że tyle kleju, ile ma wycieknąć,
Tyle powinno wycieknąć i nic więcej. Dobra. Dobra. Bardzo ładnie. Jeszcze troszkę sprawdzę sobie. Ok. Teraz telefon wyświetlacz idzie w ściski na około 20 minut. Wolę mieć pewność, że też będzie poprawnie doklejone, że nigdzie nie powstanie żadna szczelina, bo to musi być ładnie. Także dopiero po tym, jak klej się troszeczkę utwardzi, będzie możliwy dalszy montaż telefonu. Ścisków nigdy nie wiele, to znaczy nigdy wiele. Można sobie, a w sumie chyba nie ma znaczenia, ile się da. W każdym razie wolę dać troszkę więcej, żeby na całej długości był dobrze dociśnięty, żeby się dobrze dokleił i żeby nigdzie nie powstała żadna szczelina. Jeszcze dajmy jedną na górze. 20 minut do pół godziny. Troszkę czasu już minęło, także można przystąpić do dalszego montażu. Oczywiście standardowo najpierw bateria. Damy ją jak zawsze na taśmie dwustronnej. Myślę, że tak po trzy paski na jedną stronę, na drugą stronę, w tych miejscach oczywiście, gdzie znajdowały się taśmy do wyciągania, wystarczy. Zamiast odklejenia. Jedna, druga, trzecia. Bateria może wrócić na swoje miejsce. Ok. Teraz ten element, tak jak i ten element. I teraz dwie śrubki. Tu, trzymające tą część, dwie zielone, jedna tutaj, jedna tutaj. A fajnie, ja sobie wkręcam, a taśma łącząca dół z górą gdzie? Wybaczcie, ale zdarzają mi się takie pomyłki. Chciałem zrobić łączność bezprzewodową w telefonie, to by było niezłe. Poszerzyć funkcjonalność. Dobra. Dobrze, że tylko dwie zdążyłem wkręcić, mniej więcej. Ok. Oczywiście idzie góra, także ten element, jego się wkłada od góry w dół, tylko oczywiście należy najpierw podpiąć sobie baterię i wkładamy tak i delikatnie, tutaj jest z jednej strony zatrzask, delikatnie stawię opór, więc już pomogę, w ten sposób. Dobra. No i tutaj te wszystkie zielone śrubki i teraz tak. Po tym wszystkim osłona aparatu wraca na swoje miejsce, podpięcie czytnika linii papilarnych, zabezpieczenie plastikiem, oczyszczenie tyłu. Tutaj jeszcze taki plasticzek wyskoczył, on ma swoje miejsce tu, tylko
jeszcze nie wiem w sumie w którą stronę, bo jak się wyciągał, to tak, to nie chwalił się przesadnie tym, ale dobra, już wiem, o tak ma być. W ten sposób. On osłania tutaj taśmę od klawiszy bocznych. Także cóż, powkręcać śrubki, założyć osłonę aparatów, oczyścić klatkę, wkleić ją i koniec naprawy. Także na tym etapie kończę, żeby film nie wyszedł okrutnie długi, bo i tak już długi będzie. Także dzięki za uwagę i pozdrawiam i cześć.